Co jest najłatwiejszym samograjem w horrorze? Klip dzieci. Nie, nie, nie. Sekta. Nie, nie. Szatan. Nie, nie. nie. Porwanie. Nie, nie. nie. Psychodela i nam się wszystko wydaje. A co gdyby połączyć to ze sobą i dać nam całkiem nowy film? Czy to się może nie udać? No, pewnie może się nie udać, ale o dziwo. W filmie The Twin udaje się całkiem nieźle, by nie powiedzieć bardzo dobrze. I zaraz Wam opowiem, dlaczego. Nie będę za dużo zdradzał odnośnie fabuły tego filmu, bo im mniej o nim wiecie, moim zdaniem, tym lepiej będziecie się bawić. Oficjalny synopsis to jest: Matka nie może się pogodzić ze śmiercią jednego ze swoich bliźniaków, zatem mąż zabiera ją ze Stanów Zjednoczonych do młodkiego miasteczka i tam próbują na nowo odżyć, ale ona nie może wyzbyć się wrażenia, że to nie jest ten jej. Bliźniak, że to jest ten drugi, że jakoś ten drugi pojawił się w jej życiu. Czy to duchowo, czy to jakoś, wiecie, mistycznie, że to nie jest jej prze, ten dzieciak, który przeżył i nagle okazuje się, że coraz bardziej, można powiedzieć, zazębia się nam cała mroczna fabuła. Zatem temat dziecka, które nie jest tym, kim nam się wydaje, tysiąc razy, chociażby nawet na tym kanale była o dziurze, wielka dziura, coś tam, coś tam, był taki sobie horrorek. Mamy przeróżne rzeczy, że na przykład morderca Reinkarnuje się w ciało dziecka. Też był taki sobie filmik. Jest The Boy Brahms i tak dalej. Więc to jest samograj. Mamy dziecko, które patrzy na ciebie i to wystarczy. Tutaj jednak nie idziemy w tę stronę. Co prawda, bierzemy dziecko, które patrzy. Także ma przepiękną mimikę, bo może być bardzo niewinne, a może być jednocześnie bardzo creepy. I tak naprawdę przeskok jest taki, że jedna minuta. Ale. Ma ten element, że nie jest ogrywany jako zło. Więc my musimy dużo więcej, tak wiecie, mamy tą nutkę poczucia, coś jest nie tak, ale ujęcia są tak robione, że nigdy nie jesteśmy tak, aha, zły, hahaha, ha, ha. nie jesteśmy od razu, e, wiemy, a to jest taki twist, taki twist, taki twist. Więc to dziecko już jest pierwszym elementem, który w horrorze, który będzie podświęcał mu mnóstwo czasu, jest dobrze zrobione. Druga kwestia jest taka, że ten film nie śpieszy się i wykorzystuje dwa tematy i dwa filmy i próbuje ze sobą jakoś dziwnie połączyć. Tu jest bardzo dużo tematu Rosemary's Baby. Tu wyraźnie mamy sceny, gdzie twórcy no, robią tak: ukłaniają się, mówią: Polański to jest dlatego najważniejszego może horroru w historii, który na listach czasami trafia się jako najstraszniejszy w historii horror. Oddajemy ci hołd i próbujemy ten temat ugryźć trochę inaczej. Więc bierzemy ten element tej matki, która patrzy i nie wie, patrzy i nie wie, wiecie o co chodzi. Eee, I nie wie, co się dzieje. Nie wie, co się dzieje, komu zaufać wokół siebie? Jednocześnie bierzemy drugi element, który wrzucamy tutaj. Może dlatego, że niedawno tak to się stało modne, ale jesteśmy w Szwecji bądź co bądź. Więc weźmy sobie okultyzm. A okultyzm od razu już powiecie, Halo, Halo, Micomar? Micomar. Bierzemy micomar i ten element właśnie. Niby normalnych, okultystycznych miejsc, niby miejsc, które są przecież takie urocze, a wcale nie, wcale nie. W tych um, dziwnych, miłych ludziach kryje się dużo zła. Więc, gdy łączymy te dwa światy, to naprawdę już mamy naprawdę dobrą podstawę, by zrobić świetny horror. Żeby zrobić świetny horror, musimy także mieć przepiękną pracę kamery. I tutaj ogromne brawa dla operatora i dla montażysty. Mamy mnóstwo. Cienia, bo to nie jest zbyt jasne miejsce. Ale bawimy się, że bardzo ładnie zarysujemy tylko kontur twarzy. Bawimy się tak, że nie widzimy zła. Przez cały film nie dostajemy takiego zdjęcia. Ha, 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 szatan! Ha, 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 potwór! Ja nie będę wam mówił, wiecie, ha, 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 Belzebub, ha, 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 teletubisie. Nie powiem wam, co to jest, bo to nie jest istotne w tym momencie. Ale to zło! Nie widzimy tego. Ale jest bardzo ładnie Pokazywane, gdzie to się może kryć. I my idziemy za tym. My idziemy za naszym operatorem. Operator zostaje, trzyma tą kamerę, gdy trzeba, a my widzimy na przykład matkę patrzącą gdzieś w dali. My szukamy tego. Cudowne, bo bardzo imersyjne. Wskakujesz do tego świata filmu i chcesz zrozumieć, co się dzieje. Dlatego także, ponieważ te postaci, które wydają się złe albo dziwne, nie są rzucone od razu: o, ten dziwny jest zły, albo ten zły jest dziwny. Tylko są specyficzne, ale tylko tyle. Więc patrzysz na nie i tak i nagle patrzysz na tę scenę jeszcze raz albo coś się dzieje w filmie, patrzysz na tą osobę i mówisz: "A może ty masz inne jakieś inne motywacje?". Aha. A dlaczego ty krzyczysz? A dlaczego ty nie reagujesz na ten krzyk? I film zmusza cię, żeby się nad tym zastanowić. Nie epatowaniem ekspozycją, nie epatowaniem środkami wybuchowymi, potwory, tylko właśnie skupieniem się na naszej mamie, na, na, na jej mężu i na tym, co tutaj się dzieje. I to jest znakomite, to jest naprawdę znakomite. Szczególnie, że popis dostajemy od Teresy Palmer i Stevena Cree. Ta dwójka gra pięknie, ale ona musi, ona musi udźwignąć ten film. Tak jak Mia Favor musiała udźwignąć, oczywiście, e, dziecko Rosemary, tak ona musi pokazywać nam z jednej strony coś, co może się wydawać, ej, odwala jej czy nie, a z drugiej strony, ej, to jej dziecko czy nie. My musimy być zagubieni, tak jak ona. I film robi to znakomicie, że głubi nas do końca. Co więcej, on ma także przez pierwsze, pierwszą godzinę jest w miarę, powiedziałbym, normalny. W miarę, w sensie nie wkracza w świat ponadnormalny, nie w świat, a świat, metafizyczny tak dużo. Ale sugeruje, że nasza jedna z postaci ma pewne wizje, ma pewne rzeczy, które jej się wydają i tak dalej. potem ona się budzi i tak nie jest pewna, wydarzyło się czy nie. Potem przyspiesza i daje nam więcej tych wizji, gdzie mit wchodzi już na pełnej. A potem nagle mówię, aha, czy ja na pewno? I robi ten element, a to był sen? Nie był sen. To, co mieliśmy w dziecku, oczywiście. I robi to znakomicie. I to jest coś, co mnie złapało. A potem dochodzimy do samego końca filmu, gdzie myślimy, kurde, no ale, ale... I film nam daje jeszcze jedną woltę, by powiedzieć, zatrzymajmy się. Zastanówmy się nad tym. Ja tak przez cały film budowałeś, zastanawiaj się i na końcu mówisz, a czy na pewno się dobrze zastanowiłeś? Propsy, mega propsy. Można narzekać na niektóre rzeczy. Ten film buduje pewne, pewne rozwiązania i pewne odpowiedzi na końcu i potem na, zaczyna dawać te odpowiedzi, ale jest taki duży, tak znaczy że mówię, chunk, duży kawałek tych odpowiedzi, to są rzeczy, których nie dostaliśmy wcześniej w filmie, więc nie mogliśmy się ich domyślić. A szkoda. I ja bym to w ogóle wyciął, ten element, albo dał nam sceny, które by mogły to usprawiedliwić. Bo to jest to, co znamy często z różnych filmów, gdzie zły twist jest tłumaczony czymś, czego my, jako widzowie, nie mieliśmy prawa poznać. To nie jest film, który będzie pędził. On ma bardzo powolne tempo. On je celowo jeszcze bardziej zwalnia, żeby zyskać naszą uwagę. Nie każdego z Was to przekona. Niektórzy powiedzą, kurczę, nie no, ja chcę więcej wybuchów, ja chcę więcej jumpscarów i tak dalej. Tu chyba przez cały film może były dwa jumpskery, jeżeli nie jeden. To nie jest film na tym partę, To jest zdecydowanie bardziej psychologiczny horror, jeżeli w ogóle już. On tak naprawdę ślizga się po tym, wykorzystuje te dwa elementy. Zresztą pamiętajcie, Midsommar także jest spokojny. To samo dotyczy Dziecka Rozmry. Nie bez powodu te dwa filmy wziąłem. To jest troszeczkę tak, jakby ktoś powiedział, bierzemy, robimy fińską wersję, bo to jednak nie Szwecja, to Finlandia, fińską wersję ee, Dziecka Rozmry. Dodajemy te elementy okultystyczne i próbujemy to ukryć. Jak to można zrozumieć? Ja nie potrafię nie być fanem tego filmu. Szczególnie, że te wizualia były dla mnie tak piękne. Mamy takie elementy, że wjeżdżamy sobie gdzieś tam i mamy to sugerowanie. Ok, tutaj jest coś pozytywnego, więc kolory, które widzimy wokół siebie, są właśnie takie. Mamy zieleń, mamy tej zieleni jak najwięcej. A potem, im bardziej idziemy w stronę, powiedzmy, zła, tak wam powiem tylko tyle, nagle te kolory idą w stronę jesieni, śmierci. Bo wiecie, jesień, śmierć, umieranie i tak dalej. I to jest przepiękne. I mamy dialogi między bohaterami, które bardzo fajnie nadają podwójne znaczenie, w zależności od tego, co wiemy już, albo czy oglądamy ten film drugi raz. Zatem powiem tak, gdyby wyciąć ten jeden element, którym powiedziałem, że na końcu tłumaczymy coś, co, czego my nie mieliśmy prawa wiedzieć, a tłumaczylibyśmy tylko to, co się wydarzyło w samym filmie. To bym powiedział, jeden z lepszych horrorów, jakie widziałem w tym roku. Na pewno do mojej topki horrorów by wpadłbym, robił topkę horrorów. Chyba nie robię, ale jakbym robił, ale jakbym robił, to by było. Gdyby nie to. Bo to jest ten element, który moim zdaniem może sprawić, że będziecie krytykować film. Że on próbuje przełknąć więcej niż Ty jest w stanie przeżuć. <laughs> Swallow more than he can chew. Ja nie wiem czemu, ale amerykanizmy siedzą we mnie od rana. I to może być duży zarzut, ale ja lubię film, który jest na tyle ambitny, że potyka się odrobinkę na schodach, bo wziął tak dużo inteligentnych, ciekawych tropów, niż film, który powie: Boję się, jestem zbyt głupi i będę tłumaczył widzom wszystko, co się dzieje, bo inaczej widzowie na pewno pogubią się w tej historii. Smutny to jest film, taki dramatyczny i horror, który na końcu nie daje Ci do końca satysfakcji, ale daje Ci satysfakcję. Z tego, że zostałeś potraktowany poważnie i że reżyser zakłada, że ty jako widz chcesz myśleć podczas seansu. Uwielbiam takie filmy. Jeżeli nawet potykasz się gdzieś w realizacji, no to sam fakt, że reżyser traktuje cię poważnie jest dla mnie ogromnym plusem dla filmu. Ale przejrzałem sobie recenzję, to jest na koniec, przejrzałem sobie recenzję gdzieś na różnych forach i widzę narzekania. Amerykańskich forach oczywiście. Zbyt powolny, co to za twist, bla bla, bla i, i, i za mnie zastanawia. Ja się powiem przepięknie, czy wy, oglądając ten film, także czuliście, że. O, 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 za mało i tak dalej, czy ten klimat was urzekł? Jeśli miałbym powiedzieć, ja bym powiedział, że to jest lepsze niż Micomar, ale ja nie lubię Micomar. To jest inna sprawa. Wiem, teraz już te kamienie lecą na mnie, ten wielki głaz na mnie leci, ponieważ jak można powiedzieć, że micomar nie jest fajny. Wiem, wiem, słyszałem to tysiąc razy. Nie lubię filmów o, o młodych ludziach, którzy ćpają i tylko dlatego zostają w miejscu zbrodni. Proste. Durni młodzi ludzie, to jest dla mnie nie najlepsza grupa, którą chciałem oglądać. Tutaj nasi bohaterowie są inteligentni. Dobra. Zamykam usteczka, bo zaraz wyjdzie, że wszyscy wszystkich obraziłem. Czekam na wasze zdanie, a przede wszystkim polecam The Twin. Uważam, że to może być naprawdę taka perełka, o której nikt nie wie, której nikt nie zobaczy, a moim zdaniem warto przejść się i sobie całkiem fajny seansik odhaczyć. Dzięki jeszcze raz. Zobaczymy się następnym razem tutaj na Broda z Kosmosu. Nada más.